Na samym początku, jeszcze przed samym materiałem, zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowedukacja.com w zakładkę Forum Discord. Jest to nasza najnowsza praca. Tak naprawdę, jedyna praca, którą obecnie mamy, która jest stare, stale aktualizowana. I tam poruszamy wszelkie tematy związane z rynkiem kapitałowym od omówienia poszczególnych sektorów, jak do tego podchodzić, które sektory są ważniejsze, które mniej, w jakiej fazie chodźcy. Po budowę portfela, przykładowe portfele inwestycyjne od rynku chińskiego rynków rozwijających się po rynek europejski, czy a, też globalny rynek akcji, oczywiście uwzględniając Stany Zjednoczone, strategie ETF, najlepsi zagraniczni brokerzy i aplikacje fintech oraz banki zagraniczne, no i mój ulubiony temat, czyli rozwinięcie tematu cykli rynkowych i cykli politycznych, jak do tego podchodzi, jak to wykorzystywać z na poszczególne państwa rynki, jak to wykorzystać z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Dlatego zachęcam Państwa do wejścia na stronę finansowa edukacja. W każdym tygodniu jest co najmniej jeden materiał, większy na Discordzie, więc jest to idealna okazja, żeby mogli Państwo zdobyć dodatkowe informacje, które mogą dać przewagę. Większość z nich daje przewagę. W inwestowaniu i myślę, że każdy inwestor, niezależnie od poziomu doświadczenia, będzie tą pracą zainteresowany. Dlatego zapraszam finansoweedukacja.com zakładka forum Discord. Witam serdecznie w kolejnym materiale na YouTubie. Zapraszam do wejścia na stronę finansowedukacja.com w celu zapoznania się z materiałami tutaj, które są. Przede wszystkim forum Discord. Natomiast dzisiaj w takim krótkim filmie omówię, jaki ja mam największy problem. To czy znaczy, to nie jest jeden problem, ale jeden z problemów z polską giełdą. I co jest ważne? Ja ten film nagrywam nie dlatego, że teraz polska giełda sobie gorzej radzi i chcę zbierać tutaj yy, pogłos, dlaczego yy, tak świetnie przewiduje rzeczywistość, jeżeli chodzi o polską giełdę. To nie ma znaczenia. Ja nie nagrywam teraz materiału predykcyjnego. Ja tylko zwracam uwagę na, na dwa, trzy problemy, które dla mnie są istotne. Ale mogę się też mylić w tych problemach, więc to nie jest próba przewidzenia rynku polskiego. To jest bardzo trudne zresztą, ponieważ przewidywanie ruchów małych bloków ekonomicznych w skali globalnej, jeszcze z osobną walutą, które mimo wszystko są skorelowane z globalnym rynkiem akcji, yy, natomiast mogą mieć pewne wyłączenia, o, pewne okresy, kiedy zachowują się inaczej. Próba przewidzenia tych okresów jest też trudna. To nie jest proste. Natomiast czym jest polski rynek akcji? Tak naprawdę. Należy zwrócić na początku uwagę, i za każdym razem to powtarzam, na indeksy MSCI. Najłatwiejsza no, metodologia sprawdzenia tego, z czym mamy do czynienia w ramach jedne, jednym z bardziej istotnych indeksów na Polskę. Jak wygląda udział poszczególnych sektorów? No i możemy to sprawdzić. Więc, więc sprawdźmy to. Tak to wygląda. I co nam się rzuca w oczy w tym wszystkim? Po pierwsze, ogromny udział sektora finansowego. No i my musimy zadać sobie pytanie, jakie otoczenie lubi sektor finansowy. Zazwyczaj młode hossy. lub otoczenie, w którym banki w danym czasie, ze względu na politykę banku, banku centralnego, niską konkurencję, czyli idealne otoczenie dla Polski zarabiają ponad przeciętnie duże pieniądze ze względu na akcję kredytową w postaci różnych form pożyczek i kredytów ze względu na wysokie oprocentowanie w porównaniu do konkurencji europejskiej. I to jest jeden z czynników, który dzisiaj utrzymuje polską giełdę na całkiem niezłym poziomie. Po prostu ogrom, większość banków, która działa w Polsce to są spółki skarbu państwa. Czyli jest niska konkurencja, które też dostarczają środki do budżetu. Drugi czynnik. Banki zyskują na różnego rodzaju programach wsparcia kredytowego. Ponieważ te programy wsparcia rekompensują mi koszty, które by normalnie powstały, gdyby doszło do pewnej formy, nazwijmy to, fundowania właścicielom, przyszłym właścicielom mieszkań taniego kredytu trzeci czynnik, relatywnie wysokie stopy procentowe i relatywnie wysokie stopy procentowe są nieistotne w tym równaniu. Ważniejsze w tym równaniu jest fakt, że jest relatywnie wysoki poziom dziesięcioletnich polskich obligacji, czyli różnica pomiędzy oprocentowaniem depozytu w bankach, a długoterminowymi obligacjami jest bardziej przewidywana, jest bardziej płaska. Dziesięciolatki w Polsce nie są aż tak zmienne, nie fluktuują tak mocno jak reszta świata obecnie. Co do zasady rentowności obligacji długoterminowej, one powinny być ze sobą prawie idealnie skorelowane, w różne bliźniacze bloki ekonomiczne, ponieważ deflacja i inflacja, e, tak naprawdę przepływa między blokami ekonomicznymi i państwami. To jest naturalne, to wynika po prostu z wymiany handlowej. Wyjątkiem może być inflacja o charakterze monetarnym, która na przykład powstała przez jakąś formę negatywnego ustawodawstwa lub jakiegoś wydarzenia jednorazowego ekonomicznego, która spowodowała inflacja lub deflacja monetarna, która spowodowała albo znaczące zwiększenie akcji kredytowej na tym naturalnym poziomie bankowości komercyjnej, lub zatrzymała. To mogą być różne procesy. Na poziomie zatrzymania może być nagłe zwiększenie minimalnego wymaganego depozytu przez banki w stosunku do ilości pożyczonych środków. To mogą być czynniki pozalegislacyjne, na przykład jeżeli my wiemy, że w Polsce jednak duża część depozytów jest oprocentowana na poziomie plus minus rentowności krótkoterminowych obligacji, trochę mniej. Ale ilość oprocentowanych depozytów jako cała wartość jest znacznie większa niż w Stanach Zjednoczonych. Więc gdyby jakieś działanie legislacyjne czy jakiekolwiek inne doprowadziło do odpływu depozytów z banków, na przykład konsument by ten depozyt ruszył, to banki na przykład mogłyby zwiększyć jeszcze bardziej oprocentowanie, tworząc problematyczne otoczenie, w którym oprocentowanie depozytów jest większe od oprocentowania długoterminowych obligacji, co by stworzyło recesję kredytową. Nie mamy dobrej danej, żeby to sprawdzić wszystkiego. Więc my teraz poruszamy się w świecie teoretycznym, ale z punktu widzenia prawdopodobieństwa jest to oczywiście możliwe. Więc sektor finansowy, który stanowi duży udział, jest problematyczny, bo on może wykazywać siłę przez bardzo długi czas ja i on na razie radzi całkiem nieźle, bo w Polsce są wysokie kredyty hipoteczne, wysokie oprocentowanie kredytów gotówkowych. Konsument polski zapoznał się z taką magią, o której konsument amerykański wie już od dawna mówię o kartach kredytowych, są coraz bardziej popularne, A, czy kredyty gotówkowe na różne inne cele, i różne inne kredyty, odliczone raty, programy, spłaty z odroczeniem, z jakimś tam oprocentowaniem i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. No Państwo wiecie, o co chodzi. Nad, w ramach tej struktury działające firmy finansowe współpracują z bankami m.in. i wszyscy na tym zarabiają, plus programy rządowe i inne czynniki. Drugi największy udział to są produkty niepierwszej potrzeby. Produkty nie pierwszej potrzeby, w zależności od tego, co to, co to jest za produkt, wymagają w miarę optymistycznego konsumenta. My optymizm konsumencki możemy na różny sposób Zmieniać, możemy na niego wpływać. Oczywiście, programami socjalnymi, na przykład, możemy poprawić syndyment, ale nie zawsze to działa. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Są produkty nie pierwszej potrzeby i większość produktów nie pierwszej potrzeby jest uzależniona, na przykład cena tych produktów jest uzależniona od wpływu i działalności globalnych korporacji, co również zmienia. I od jeszcze innych czynników. No. Przykładowo elektronika, ceny elektroniki w Polsce są w dużej mierze uzależnione od siły dolara w danym czasie. Nie tylko, ale między innymi. No i tam oczywiście czynniki związane z popytem i podażą. Jakieś szoki, braki mogą doprowadzić do zwiększenia ceny, a zamiast wpływ dolara jest stosunkowo istotny. To Państwo teraz obserwujecie, elektronika w Polsce jest znacznie tańsza niż w 2021 roku na przykład. Z tych dwóch powodów. Natomiast problem z produktami nie pierwszej potrzeby jest taki, że mało segmentów w ramach całego sektora w skali globalnej produktów nie pierwszej potrzeby jest w stanie rosnąć bez silnego, zadowolonego konsumenta. Są firmy, które mają taką przewagę konkurencyjną, które zbudowały sobie coś w stylu, nazwijmy to, religii konsumenckiej, gdzie one są w stanie regularnie rosnąć. Niezależnie od tam zachowań konsumenckich. Trochę mniej, trochę więcej, ale rosną. Trzeci segment, segment energetyczny. No tutaj jest problem z efektywnością tego segmentu na poziomie swoich skarbu państwa. Akurat banki jako spółki skarbu państwa są znacznie lepiej zarządzane niż inne spółki skarbu państwa w Polsce. Natomiast sektor energetyczny problematyczny jest przez pakiet 55. Mało firm, ale w Polsce są prywatne firmy, takie jak chyba Polenergia, które są w stanie wpisać się w to negatywne ustawodawstwo unijne i na tym zyskiwać. Natomiast mało jest takich firm, które mogą działać pomimo tej negatywnej legislacji. Ogromna część spółek Skarbu Państwa, kopalnie, po prostu są nierentowne, nieefektywnie zarządzane, tam są związki zawodowe, wiadomo o co chodzi. Sektor surowcowy, wysokocykliczny. Ludzie wierzą w Polsce, że KGHM przewiduje zawsze stopy zwrotu z rynku akcji polskiego. Nie zawsze tak jest, ale po prostu KGHM jest dużym, yy, dużą częścią największego indeksu polskiego, w wieku 20. -go. Relatywnie to jest duża część, yy, i po prostu naturalne jest to, że jeżeli jeden z bardziej istotnych części indeksu radzi sobie całkiem nieźle, to prawdopodobnie inne części też sobie radzą nieźle. To jest kwestia oczywiście pewnego rodzaju korelacji pomiędzy poszczególnymi aktywami w indeksie. Możemy mieć korelacje między sektorami, one są przewidywalne, stosunkowo proste do, do rozpoznania przewidzenia. Możemy mieć korelacje pomiędzy poszczególnymi firmami, co jest znacznie bardziej trudne, ale też możemy mieć korelacje pomiędzy poszczególnymi elementami w ramach indeksu, które są też czasami w miarę powtarzalne. Natomiast problem z sektorem surowcowym, to oczywiście jest konkurencja, legislacja unijna, która zmniejsza możliwości działania wielu firm z segmentu przemysłowego, które stanowią jakby kolejny proces po procesie wydobycia, czyli przygotowania i surowca do już stanu, nazwijmy to przemysłowego. I to jest istotny problem. No, pokażę Państwu przykład i co jest ważne. To jest. Firma, o której mówię jest stosunkowo duża, więc moje gadanie nie wpłynie w żaden sposób na wycenę. I ja nie mówię, że to jest zła firma, bo ona nie jest. Tylko pokażę, jaki to jest problem z niektórymi filmami w Polsce. Mamy taką firmę jak. Cognor. To jest firma działająca w segmencie stali. Szeroko rozumiany. A tak naprawdę, tak także mówić to już profesjonalnie, ona działa w w segmencie handlu wyrobami hutniczymi i w ogóle zajmuje się działalnością hutniczą oraz obrotem e, metali. I jaki jest problem? Nawet jak Państwo widzicie na stronę Parkiet, która jeżeli chodzi o Polski Rynek Akcji jest najbardziej znaną stroną i też gazetą chyba do przekazu informacji, nawet zarządzający, to już nie jest cały artykuł, Natomiast jest nawet informacja, że Cognor Holding ma za sobą trudne pierwsze półrocze, co miało mocne, negatywne przełożenie na wyniki. Zarząd wypatruje ożywienia w inwestycjach, którego jeszcze nie widać. I wszyscy mówią o tych środkach z KPO i tak dalej. Czyli biznes to jest część polskich biznesów. Powtarzalna. Pewien powtarzalny problem. Że te biznesy potrzebują jakiejś zewnętrznej symulacji, żeby ich działalność inwestycyjna była powtarzalnie dobra. One nie są w stanie. Nie mówię, że ta firma nie jest, ale no, robimy pewnego rodzaju... Yy, no, zadajemy pytanie, że jeżeli biznes ma słabe wyniki i zarządzający mówią, że będziemy mieli lepsze wyniki przez KPO i inne czynniki zewnętrzne, to znaczy, że ona nie jest w stanie we, w ramach Polski w sposób organiczny rosnąć. Tak szybko, jak oczekują akcjonariusz. Jest to bardzo prawdopodobne, że nie jest. Może jest. To nie jest oczywiście pewne. Natomiast tak, takie są informacje wrzucone do rynku. Moim zdaniem, to jest ogromna wada tych chwil i tego rynku. Wynika to z tego, że ludzie w Polsce zazwyczaj. Zbyt optymistycznie spoglądają na różnego rodzaju formy środków z Unii Europejskiej. Za mało wierzą w siebie Polacy i polskie firmy, a za bardzo wierzą w te środki, które w rzeczywistości w skali całej historii Polski były na przykład wielokrotnie mniejsze niż koszt pakietu 55. W rzeczywistości rozwój Polski polegał na przedsiębiorczości Polaków, pracowitości, zaradności, chęci wzbogacenia się, wyjścia z e, z państwa, które jest określone jako państwo biedne, do jakiegoś większego poziomu, do chociaż państwa średniego, bliższego Unii Europejskiej i to udało się dokonać dzięki tym czynnikom, a środki unijne w niektórych miejscach były dobrze wydane, a w niektórych nie. Czasami stworzyły wartość, czasami nie, natomiast to nie był decydujący czynnik. I ludzie zawsze przesadzają, zbyt optymistycznie podchodzą do, do pożyczek, do tego, jak bardzo wpłyną różnego rodzaju pakiety stymulacyjne na gospodarkę. Mówią, że to takie ogromne środki i tak dalej, nie widząc, że mamy długą historię różnej formy stymulacji. Rynek amerykański jest najlepszym przykładem. Mamy bardzo długą historię różnych programów stymulacyjnych. I okazuje się, że one nie przekładały się na wzrost gospodarczy, tak jak zakładali. Więc ten czynnik zbyt wysokich oczekiwań tworzy negatywne niespodzianki, potencjalnie może stworzyć. Mieliście Państwo to pod uwagę, że wybór biznesu musi polegać na tym, że firma bez tych nadbudowanych oczekiwań musi być w stanie wygenerować wartość czas. Dodatkowo duża część biznesów jest cykliczna, czyli uzależniona od siły gospodarczej Polski i reszty świata. Co otworzy problemy wtedy, kiedy nie jest tak dobrze, jak tego oczekiwaliśmy. No i kolejny czynnik to jest to, czy cykle polityczne w Polsce będą działały, czy nie. Jeżeli tak, to być może przez jakiś czas będziemy obserwowali gorsze stopy zwrotu przez rok wyborczy, prezydencki, który może zmniejszyć znacząco impas polityczny. Nie w 100%, ale jednak istotnie. Więc to są czynniki, na które warto zwrócić uwagę inwestując w Polsce. Firma musi mieć możliwość wzrostu bez jednorazowych wydarzeń z zewnątrz. Musi mieć taką wartość wewnętrzną, taką możliwość wzrostu organicznego, żeby to traktować jako długoterminową inwestycję. Jeżeli ktoś chce oczywiście podchodzić krótkoterminowo, przez jakieś wydarzenie, to może robić to jak chce. Ale to są czynniki, na które warto zwrócić uwagę. Dziękuję za uwagę, za ten krótki materiał i zachęcam do wejścia na stronę.